Bez obaw, to nie jest program z kamerą wśród zwierząt. To newsroom Polkowickiego Centrum Animacji. A w nim opowiemy o trwającej akcji Lato, zachęcimy szanowną młodzież do udziału w warsztatach witrażu, tradycyjnie zaprosimy do kina na 2 seansy filmowe. A jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego krakusi chodzą na pole, a nie na dwór, zostańcie z nami, ponieważ na zakończenie zaprezentujemy kolejną odsłonę pogotowia językowego. A skoro już tu jesteśmy, przypominamy, że wystawę pająków, patyczaków i karaczanów oglądać można między godziną 10 a 18 od 30 lipca do 10 sierpnia w Ośrodku Kultury. Egzotyczne stworzenia, które przyjechały do Polkowic, to prawdziwe gwiazdy telewizji. Kilka z nich wystąpiło w popularnych programach, takich jak Top Model i You Can Dance. Na wystawie prezentowanych jest około 40 okazów. Jest to niepowtarzalna okazja, aby przyjrzeć się z bliska tym niezwykle ciekawym owadom i pajęczakom, a także dowiedzieć się więcej o ich życiu i zwyczajach. Dla dzieciaków bilet wstępu na wystawę kosztuje jedynie złotówkę, a dorośli wchodzą za 2 złote. Mocne wrażenia gratis. Kolejny tydzień zajęć w ramach akcji Lato odbędzie się pod hasłem Wiek XX. Przemierzymy go śladami Andy'ego Warhola, tworząc obrazy techniką pop-artu. Odbędą się także warsztaty filmowe, a także warsztaty tworzenia filmu poklatkowego. Stworzycie figury zwierząt z płyty CD, budowle z kartonów, a cały tydzień zakończycie na ścieżce zdrowia. Szczegóły na www.pca.pl. W ramach Strefy Młodzieży 7 sierpnia odbędą się zajęcia z witrażu. Na godzinę 16 do Ośrodka Kultury zapraszamy wszystkich miłośników tworzenia witraży oraz tych, którzy chcieliby poznać tajemnicę tworzenia pięknych i bardzo kolorowych dzieł. Chciałam serdecznie zaprosić na spotkanie ze stylistką, czyli ze mną, które odbędzie się 11 sierpnia w galerii tutaj w Polkowicach. Będziemy omawiać typy sylwetek, najnowsze trendy w modzie, analizować, dobierać. Moim zadaniem jest pokazanie, jak łączyć fasony, desenie, modele do danych typów sylwetek oraz analiza kolorystyczna pod kątem okazji i danej osoby, danego charakteru. Ja lubię się malować, ale nie wiedziałam tyle rzeczy, co pani powiedziała. I wszystkie rzeczy, które teraz powiedziała, nakładała mi na twarz. Myślałam, że to jest za dużo tego makijażu, że będzie strasznie ciężki, ale jest bardzo lekko, ciutko i fajnie się dowiedzieć takich rzeczy teraz. Ja mam na sobie makijaż ścienny. W sumie nie widziałam się jeszcze w nim, ale dużo osób mówi, że ładnie wyglądam. Dziękuję. I czuję się tak leciutko, tak normalnie, naturalnie. I czy zamierzasz skorzystać jeszcze z warsztatów na wysokich obcasach? Tak, wybieram się na następne 2. Najmłodszych zapraszamy do kina na przygody uwielbianego przez wszystkich Kota w butach, który jako mistrz tfechtunku organizuje napad, którego celem jest kradzież mitycznej gęsi znoszącej złote jaja. Główną rywalką kota będzie Kiki Kociłapka. Jak zakończy się przygoda, przekonacie się podczas projekcji od 9 do 12 sierpnia o godzinie 17 w polkowickim kinie. Bardzo nie lubi, kiedy się go denerwuje. Bronię uciśnionych. Jestem kot w butach!
Co mogło połączyć dwoje tak różnych ludzi? Zamknięty w sobie Fred, w tej roli Ivan McGregor, pracuje dla Rządowego Departamentu do Spraw Rybołówstwa i nie może odnaleźć życiowej drogi, tkwiąc w nieudanym małżeństwie. Piękna i odnosząca sukcesy Harriet, w tej roli Emily Blunt, jest energiczną menadżerką w wielkiej korporacji. Poznają się za sprawą pewnego szalonego marzenia, jemeńskiego szejka, który chce sprowadzić ławicę łososi na pustynię. Czy zamiar się powiódł? Przekonacie się od 9 do 12 sierpnia w polkowickim kinie podczas seansów o godzinie 19. Fishing to the Yemen. This thing is a bloody joke. There are 2 million fishermen in the UK. 2 million? Out there waving the little rods around? Marvelous. This has just become a priority project. This is plainly ridiculous. We need to trap 10,000 salmon, get them to the Yemen alive, which would allow your sheikh to hoik them out of the water to his heart's content. Of course, until the dry season, when they will all die. Czy wiesz, że mieszkańcy Krakowa wychodzą na pole nawet wtedy, kiedy wybierają się do kościoła mariackiego, a poznaniacy jedzą pyry, po domu chodzą w laczkach i nie wyobrażają sobie, by wyjść na plażę bez modrych badejek? I wbrew pozorom w ich zachowaniu nie ma nic dziwnego, bo krakowianin idąc na pole wychodzi po prostu na dwór. Poznaniak, zamawiając w restauracji pyry, prosi o ziemniaki. Laczki zaś to poznańskie kapcie, a modre badejki niebieskie kąpielówki. Co więcej, zarówno poznaniak, jak i krakowianin, mówiąc w ten sposób, nie popełniają błędu. Używają bowiem regionalizmów, czyli wyrazów, form wyrazowych czy konstrukcji składniowych, które stosowane są powszechnie przez mieszkańców pewnego regionu Polski. Regionalizmy nie są błędami, ale tych mniej znanych, ze względu na groźbę nieporozumień, powinno się unikać w komunikacji ponadregionalnej. Obecnie wyróżnia się regionalizmy co najmniej 5 części Polski. Umownie nadaje im się nazwy największych miast danego regionu. Mówi się więc o regionalizmach warszawskich, poznańskich, krakowskich, białostockich i śląskich. Media, w których używa się jednolitej polszczyzny o podłożu regionalnym warszawskim, przyczyniają się niestety do zanikania regionalizmów. Warto jednak walczyć o ich zachowanie w polszczyźnie, ponieważ świadczą one o bogactwie języka i są odzwierciedleniem kultury, historii i tradycji danego regionu.